W Rytwianach święto flagi można było spędzić na sportowo, przejeżdżając jednośladem na teren pałacu w Kurozwęgach, gdzie w towarzystwie bizonów dalszą część tego wyjątkowego dla Polaków dnia można było spędzić równie aktywnie. W poniedziałkowe przedpołudnie spora grupa miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu spotkała się przy Gminnym Centrum Kultury w Rytwianach, aby stąd wyruszyć w trasę 9. biało-czerwonego rajdu rowerowego po pedały z kulturą. Po raz 9 jedziemy pod hasłem biało-czerwona, rajd pod biało-czerwoną. Jak widać, te elementy się pojawiły. Dopisała nam przede wszystkim pogoda i dopisała nam też jakby skład osobowy, bo jedzie nas ponad 20 osób, także fajnie się bawimy. Co roku trasa rajdu się zmienia. Przez kilka lat rowerowej tradycji uczestnicy wydarzenia docierali m.in. do Stopnicy i Pacanowa. Trasę rajdu zmieniamy. Byliśmy 2 lata temu bodajże w Wiśniowej, byliśmy w Pacanowie, byliśmy w Stopnicy, byliśmy w takim rajdzie po miejscowościach naszej gminy. Tym razem wybraliśmy się do Kurozwęg. No, każda edycja jest fajna, pod warunkiem, że dopisuje pogoda. Tegoroczna edycja sportowego wydarzenia prowadziła przez malownicze zakątki od Rytwian przez Staszów do Kurozwęg. Cała długość tej trasy to około 10 kilometrów. Trasa, jak przyznają uczestnicy, była bardzo przyjemna, jednak i tak oprócz sportowego wyzwania liczyła się miła atmosfera, wspólne spędzanie czasu oraz patriotyzm. No trasa nie jest zbyt daleka, no bo Rytwiany przez Staszów i do Kurozwęg no to jest zaledwie 8-9 kilometrów, ale ważna jest jakaś taka wspólna droga z przyjaciółmi, trochę się pośmiejemy. Miło spędzamy czas. Andrzej Wawrylak, założyciel koła grodzkiego PTTK w Staszowie oraz staszowskiego klubu rowerowego PTTK, przyznał, że ten region jest znakomity do aktywnego spędzania wolnego czasu. Podjąłem takie wyzwanie 20 lat temu, 27 maja 2002 roku, w intencji odbudowy klasztoru pokamudelskiego w Rytwianach pojechałem samotnie rowerem do Rzymu, myśląc, że może się spotkam z Ojcem Świętym. I udało się, błogosławieństwo dostałem i klasztor, jak widzicie, pięknie się rozwija, a klub rowerowy jeździ i promuje naszą ziemię staszowską. No właśnie to, że jest Dzień Flagi, że mamy w sercach Polskę i w duszy również tą historyczną chwilę, trzeba będzie właśnie rozpropagować je jeszcze bardziej, bo jak jechaliśmy, to widziałem, że niewiele domów posiada tą flagę wywieszoną, nie utożsamia, ale powoli to wróci na pewno także jak w Stanach Zjednoczonych czy we Francji, jak jest święto narodowe, to wszystkie ulice są u tego, a my, jak to się mówi, z flagą jedziemy w trasę po ziemi staszowskiej, która jest przepiękna, jeśli chodzi o sprawy turystyki rowerowej. Chociaż ten biało-czerwony rajd rowerowy już się zakończył, to jest już pewne, że za rok, 2 maja, ponownie się odbędzie, aby na sportowo poświętować majówkę. Katarzyna Kaszluga, STV Info.